Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj jest mój drugi dzień z DJI Avata. Latałem już w sumie 6 lotów. Wczoraj 2 z ustawieniami stokowymi, fabrycznymi. Latało mi się bardzo źle. W nocy znalazłem tutoriale Amerykanów dotyczące ustawień dla DJI FPV i zmieniłem te ustawienia. Dzisiaj pokażę Wam, jak to wygląda. Ja już latałem na tych nowych ustawieniach. Zaliczyłem crash, to był piękny, epicki lot. Niestety on się nie nagrał po tym crashu. I przyjechałem specjalnie teraz, żeby nagrać dla Was wersję drugą. Zobaczymy przede wszystkim, jak on lata w trybie manualnym, jak on nagrywa, jaki jest czas lotu, jak się zbiera, jaki ma zasięg. To zobaczycie podczas tego lotu. Będę Wam też mówił o ciekawostkach na bieżąco i też, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. To jeszcze z takich spraw praktycznych powinno to być dobrze widać tutaj, a mianowicie ten kabel jest bardzo podatny na wyciągnięcie. Jak jesteście na przykład nad morzem, czy nad rzeką, nad jeziorem, to przez przypadek można szarpnąć i go wyciągnąć, a wtedy już jest po zawodach. Więc ja wydrukowałem taką kształtkę z TPU na drukarce 3D, ale w ten sposób przez przypadek nie wyrwiemy kabla i nie pozbawimy się wizji, dron nam się nie utopi. Okej, mamy to. Teraz przełączymy sobie w tryb od razu manualny. Dwa zielone kółeczka mam mieć. Przeszedł w tryb manualny i jedziemy z koksem. Mam nagrywanie, mam nadzieję, że to jest dobre nagrywanie. W sensie, że nie tylko gogle, ale też pamięć drona. Teraz zobaczymy sobie, jaki dystans jesteśmy w stanie pokonać tutaj. A przy takim normalnym, spokojnym locie lecę z lewej strony tego rowu, trochę pod wiatr, w tej chwili dosyć wieje mocno, ale jestem już w odległości około 350 metrów, także widać, że ten zasięg jest całkiem kozacki. 400 metrów, dolecimy sobie może do tego drzewa. Ja wcześniej jeszcze robiłem taki numer, że poleciałem tym lasem całym tutaj po lewej stronie mojej teraz, ale nie chcę tego powtarzać, bo chciałem Wam pokazać troszeczkę inne ujęcia. Dźwigniemy nieco gimbala, chciałbym go mieć mniej więcej na 34. Na symulatorze, jak ćwiczyłem, to mniej więcej pod takim kątem. To jest troszeczkę inaczej niż w klasycznym FPV, gdzie ustawiamy wcześniej. Dzisiaj nieco wieje. W tej chwili mamy spokojny cruising. Podlecę do tych brzuzek. Tam jeszcze gimbala troszkę wyżej, 36 stopni. Ok. I teraz sobie zwolnimy. Zobaczcie, że jak zwolnię, to znowu wypadałoby gimbala troszeczkę dać, wyprostować go i okrążymy te brzuski. Dzisiaj wieje, tak jak powiedziałem, dlatego obraz nam się dosyć mocno wykrzywia. Ale tak to wygląda. Spróbujmy zrobić lekki punch i dive. Wygląda to ok. Obraz w goglach jest brzytwa, naprawdę bardzo dobry. Podoba mi się, jak on lata. Teraz spróbujmy polecieć szybko. Tak jest najszybciej w tym trybie. Około 20 metrów na sekundę nad lasem. Podgląd jest brzytwa. To co zrobiłem, to zmieniłem rejty. To jest jedna rzecz. Trzeba popatrzeć na tego gimbala, ale staram się latać odważnie nim, jak tylko jestem w stanie. Fajny jest turtle mode, bo dzisiaj już zaliczyłem glebę jakieś 300 metrów stąd i byłem w stanie wrócić po zaliczeniu gleby do bazy, także było naprawdę mocno. On oczywiście dosyć hałasuje. Czas lotu jest fantastyczny. Jakość kamery jest w porządku. Podoba mi się też ten overlay, ta telemetria, która się wyświetla na ekranie, bo mamy zarówno status satelitów, jak i podgląd, kontakt z kontrolerem, czas lotu, status baterii, akumulatora. Mamy też możliwość sprawdzenia, w jakim trybie lecimy. Jest też H i czas nagrania, więc to wygląda naprawdę dobrze pod kątem całego overlay, tych warstw, które
się wyświetlają. Możemy skręcić tu w prawo. Tak wygląda. Trzeba troszeczkę się przyzwyczaić też do kąta nachylenia gimbala, to co mówiłem. Ja latam może już teraz szósty raz, ale powoli zaczynam ogarniać go, może nie tak jak Nazgula, ale lata lepiej niż moje Sinewupy, bo lata fajnie w akro, można zrobić i punch, i dive, ma moc. Jednocześnie ten akumulator nie kończy się po 3 minutach. I dużo jestem w stanie zrobić tym dronikiem. Trzeba się, tak jak powiedziałem, przyzwyczaić do gimbala. Teraz popatrzymy, co tutaj się stało. Tu jest jakieś miejsce jaśniejsze. Ok, mamy brzozy. Dobra. Spróbujmy gdzieś bliżej mnie trochę zrobić parę akrobacji. Jak on się spisuje, jeżeli chodzi o flip. Całkiem ok, nieco piszczy. Ale moc ma. Ma ten dron moc, całkiem spoko. Nie ma takiego dużego prop wash. I ten stosunek, on jest na 4S. Ten stosunek masy do mocy jest w porządku. Może jest troszeczkę ciężkawy, ale on też potrafi dosyć sporą moc wygenerować. Jeszcze się musisz przyzwyczaić do tego, jak tego gimbala zasterować, jeżeli chodzi o kąt. Co do punchu, wyjścia z dive'a i opadania i energii, to jestem zadowolony. Nie mam jeszcze do niego filtrów. Przede wszystkim to, że ja już lecę tutaj dość długo, a mam jeszcze ponad 50% akumulatora, to jest petarda. Bo gdybym miał na przykład 5-6 akumulatorów, to ja mogę godzinę latać sekwencję FPV. W międzyczasie pozostałe mogą się podładować. Także pod tym względem jest petarda na pewno. Spróbujmy teraz trochę precyzyjnie pomanewrować. Jakby on wyglądał, trzeba leciutko gimbala obniżyć. I teraz spróbujmy zrobić cinematic sekwencję. Wyobraźcie sobie, że filmuję na przykład auto albo parę młodą wychodzącą gdzieś na, może nie z kościoła, ale z domu weselnego. I chciałbym, żeby on mi się poruszał jeszcze wolniej, wręcz żeby przesuwał się cinematic. I widać, że da się to zrobić. Jeszcze można by troszeczkę je przestawić ze 100 na 0,8. Dzisiaj też wieje wiatr, bo to wyraźnie mnie zwiewa. Tu jest widoczne, nie? Teraz lecę z wiatrem. Teraz już mam podwiatr delikatnie. Dobra, a jak z precyzją lotu? Tu jest ok. Tu jest ok. Przechodzę pomiędzy brzuskami. Więc on już nie lata jak taki ziemniak latający czy cegła. Bo już jest w porządku. Jeszcze mógłbym troszeczkę gimbala obniżyć. O, mniej więcej tak, na 30 stopni. Spróbujmy jeszcze raz. Teraz mi bardzo przyspieszył, bo są powiewy. Ok, to co chciałbym zrobić teraz, to polecieć jak najniżej tym wałem tutaj do drzewka. I to jest też fajny przelot. Mamy 42%, jeżeli chodzi o akumulator. W tej chwili mi się skończyła pamięć w dronie, ale mam pamięć jeszcze w goglach, więc ta część będzie nagrana w goglach. Dobra, spróbujmy teraz wyhamować i okrążyć mnie. Wiatr mu troszeczkę tutaj przeszkadza. Ale to, co chcę zrobić, to bardzo cinematic, taki spokojny lot. Dobra? Gimbal obniżony. Jestem w trybie manualnym. Nie jest on mistrzem precyzji przy tych ustawieniach. Dobra, zaliczyłem delikatną glebę. Zaraz odpalę i polecimy jeszcze. 36% akumulatorów jeszcze mi zostało. Startuję w trybie N. Mocno do góry. Do przodu. Wznosimy się. Przechodzę w tryb M. I teraz mam trafić znowu tymi dwiema kuleczkami. Drążkami w dwie kuleczki zielone. No i lecimy.
Wiatr wieje, jest fajnie. Lecę nisko. Polecimy sobie tu. Super się leci. Wchodzi pięknie, dynamicznie w zakręty pod wiatr. Spróbujmy teraz na drugą stronę przejść. Jest genialnie. Zrobimy sobie jeszcze jakieś podejście wyżej trochę. I zobaczymy, jak on robi dive'a w takiej sytuacji. Trochę mu brakło mocy, lekki miałem kontakt, ale mimo wszystko było dobrze. Na pewno to, jak się układa gimbal, to jest też ciekawe. Ten kąt jest do wypracowania na symulatorze. Ja wczoraj latałem jeszcze z pół godziny wieczorem na symulatorze. To wyglądało bardzo fajnie. Muszę go podnosić przy tym locie do tyłu. No dobra, zobaczmy, jakby to wyglądało, jakbym chciał polecieć do tyłu. Super, oprócz tego. No, dlaczego on się tutaj nie chce wyłączyć? Dobra, zaliczyłem glebę. Słuchajcie, i to jest to, co udało mi się zrobić w tej chwili. Mamy 20% akumulatora, więc trzeba go wyłączyć i mu na teraz wystarczy. Jak widać, jest to dosyć ciekawy produkt. Kwestia ustawień i kwestia ćwiczeń, bo mnie się nim fajnie lata. Jest może troszeczkę cięższy. To, o czym mówiłem wcześniej, że fajnie byłoby, gdybyśmy mieli też możliwość do kupienia akumulatora połowę lżejszego i połowę mniej pojemnego. Na 5 minut lotu wystarczyłby wtedy i dron byłby dużo lżejszy. Na przykład do cruisingu, do delikatnych lotów, wtedy byłoby zupełnie inaczej. A to 5 minut to jest naprawdę dużo. Jeżeli nagrywasz w 50 klatkach, to masz materiału dwa razy więcej, więc można go wykorzystać. To są te pierwsze moje obserwacje i doświadczenia. Jeżeli macie jakieś informacje do podzielenia się, czy komentarze, dajcie znać, czy zapytania. Ja postaram się jeszcze nagrać parę odcinków na ten temat. Słuchajcie, to co chciałem jeszcze dodać na temat Awaty. Ten dron jest na tyle fajny i na tyle mi się podoba po tej zmianie ustawień, bo wreszcie leży mi ten dron i czuję go tak jak swoją rękę. Postanowiłem zainwestować w niego więcej czasu, najbliższe 2 tygodnie. Oczywiście nie cały czas, bo też są inne tematy, ale chciałbym przygotować warsztat online'owy użytkownika, żeby pomóc ludziom, którzy nie spędzili ostatnich 2 lat na codziennych lotach. Jak wejść w to hobby, jak sobie poradzić, te wszystkie informacje krok po kroku, łącznie z nagrywaniem i postprodukcją filmów. Myślę, że to będzie fajny temat. Przez 2-3 najbliższe tygodnie będę dodawał po 2 lekcje mniej więcej dziennie. Myślę, że powstanie z tego super warsztat i że przyczyni się on i pomoże wielu ludziom do rozwoju i pomoże właśnie w rozwoju w lotach, i że to będzie fajna rzecz dla nich. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć!